Bydgoscy radni przyjęli przygotowany przez miejskie wodociągi plan rozwoju i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście na lata 2016-2020. 21 radnych głosowało za, a tylko troje się wstrzymało. Radni bardzo pozytywnie ocenili ten plan inwestycji. Uderzyło nas to, że tak dużo środków własnych z MWiK-u zostanie przekazane na tą modernizację. Na inwestycje na lata 2016-2020 miejskie wodociągi przeznaczą ze środków własnych pochodzących z amortyzacji łącznie 35 milionów 400 tysięcy złotych, w tym 10 milionów 400 tysięcy na sieć wodociągową, a 8 milionów złotych na kanalizację sanitarną. Z kolei remonty kapitalne w tych latach pochłoną 10 milionów złotych. Z kwoty tej 2,5 miliona złotych przeznaczono na wodociągi, a 7,5 miliona na kanalizację. Te nakłady pozwolą spełnić oczekiwania mieszkańców, inwestorów, którzy budują budynki mieszkalne, budynki usługowe, budynki produkcyjne. Jednym z ciekawszych naszych działań będzie montaż wodomierzy z nakładkami do zdalnego odczytu i przekazu informacji o ilości zużytej wody. Pozwoli to nam w sposób automatyczny generować rachunki i nie będziemy zakłócać spokoju domowego mieszkańców, nie będziemy po prostu przychodzić co miesiąc odczytywać wodomierzy, co będziemy budować. Przede wszystkim jeszcze cały czas sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, aby umożliwić wszystkim mieszkańcom Bydgoszczy, wszystkim właścicielom nieruchomości podłączyć swoje obiekty do systemu wodno-ściekowego miasta Bydgoszczy. To są najczęściej budynki mieszkalne, budynki usługowe. Też modernizujemy stary system wodociągu, bo pamiętajmy o tym, że część starych sieci pozostała. One są w dobrym stanie technicznym, ale wymagają modernizacji. Przypomnę, że do miejskiego wodociągu podłączonych jest 99,7% mieszkańców Bydgoszczy, do systemu kanalizacji 97%, czyli jeszcze niewielka liczba mieszkańców jest poza miejskim systemem. Jeżeli nawet jeden budynek pozostanie niepodłączony do wodociągu, jest to powód do niezadowolenia mieszkańca. Chcemy temu przeciwdziałać. Chcemy, aby wszystkie nieruchomości, wszystkie budynki, do których trzeba doprowadzić wodę, z których trzeba odprowadzić ścieki, były przyłączone do miejskiego systemu wodociągu i kanalizacji, bo to jest oznaka rozwoju, to jest oznaka wysokiego standardu życia mieszkańców Bydgoszczy, jednocześnie warunek rozwoju miasta. Jest to jakby zgodne, spójne właściwie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Tak samo MWiK konsultował się z zarządem dróg, z ADM-ami, ze spółdzielniami mieszkaniowymi, a nawet indywidualnymi mieszkańcami miasta Bydgoszczy, także z radami osiedla. I z tej całej jakby takiej zbiorówki powstał ten plan modernizacji i rozwoju. Te zestawienia rzeczowe, które MWiK przedstawił nam, są też bardzo takie budujące, dlatego że te dzielnice, które do tej pory były na peryferiach, czyli Opławiec, Piaski, Smukała, one właściwie tutaj w tym programie będą, tak samo część na Glinki, część będzie w Fordonie. Z planu miejskich wodociągów wynika, że w latach 2016-2020 unijne dofinansowanie będzie niewielkie i wyniesie 1 800 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone w szczególności na zakup nowoczesnego sprzętu do czyszczenia kanalizacji, aby te działania były sprawne, szybkie i bez uciążliwości dla mieszkańców. Bydgoscy radni z zadowoleniem przyjęli plan inwestycji miejskich wodociągów i kanalizacji, a i ja z zadowoleniem wysłuchiwałem opinii pozytywnych o miejskiej spółce, że spółka się rozwija, inwestuje, spełnia oczekiwania mieszkańców Bydgoszczy. My to przewidzieliśmy. Bo tak jak wszystko, co się dzieje w miejskich wodociągach, jest wcześniej przemyślane, zaplanowane. Wszystkie te inwestycje, które przygotowaliśmy, pozwolą na rozwój miejskich wodociągów, pozwolą na poprawę obsługi klienta, zwiększą dostęp do systemu wodno-ściekowego miasta Bydgoszczy, ale mogę też Państwa satysfakcją zapewnić, że nie spowodują wzrostu opłat za wodę i ścieki w perspektywie tego planu inwestycji. Od ponad 3 lat bydgoszczanie za metr sześcienny za wodę i ścieki płacą niezmiennie 11 zł, co daje miastu w ogólnopolskim, niezależnym rankingu 372 miejsce. I jeszcze zapraszamy na 30. już i nietypową wystawę w Muzeum Wodociągów w Wieży Ciśnień. Tym razem będzie to wystawa przygotowana przez pana doktora Piotra Brzezińskiego, który spróbuje opowiedzieć nam o historii wielu wieży ciśnień, które miał okazję zobaczyć, analizował ich przydatność w minionych latach. Dzisiaj
spróbuję pokazać, jaką nową funkcję niektórym tym wieżom udało się nadać. Wśród nich oczywiście będzie także bydgoska nasza wieża ciśnień. Przypomnę, że bydgoska wieża ciśnień pełni funkcję Muzeum Wodociągów. Jest to jeden z dwóch obiektów zaadaptowanych przez miejskie wodociągi i kanalizację w Bydgoszczy. Dwa obiekty zabytkowe pochodzące z tego samego roku, czyli w 1900 roku zostały zbudowane. Wieża powstała jako obiekt architektury technicznej. Dzisiaj jest obiektem kulturalnym, jest składową ścieżki edukacyjno-ekologicznej, w ramach której powstało Muzeum Wodociągów przy wsparciu funduszy unijnych.